Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Idziemy razem z żoną na budowę, ponieważ będziemy znaczyć miejsca, gdzie mają być gniazdka i włączniki. W poprzednim odcinku nagrywałem montaż tego pięknego słupa. Czekamy, żeby troszeczkę ten beton związał, bo jest jeszcze miękki, i zamontujemy na nim kamerę. To już zrobimy wam w jednym odcinku tym, co będzie. Natomiast w tym odcinku skupimy się na wytyczeniu tych właśnie gniazdek. Ile nam się uda, bo jest zimno. Poza tym od jutra zapowiadają, w sumie chyba od dzisiaj zapowiadają śniegi, a od jutra zapowiadają mrozy. Więc jeżeli nam się wszystkiego dzisiaj nie uda zaznaczyć... O, metrówkę ktoś wziął? Nie, a trzeba? No. Mniej więcej, żebyśmy wiedzieli. A nie zostało tu po ostatnim? Nie, chyba nie. To najwyżej pójdę po metrówkę. W każdym bądź razie, ile nam się uda zrobić, tyle zrobimy. Oczywiście w międzyczasie pewnie nam się jakieś zmiany zdarzą, czyli będziemy coś zmieniać. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądać. W każdym razie od poniedziałku, czyli dokładnie za 2 dni, wchodzi elektryk, wchodzi hydraulik, a jeżeli pogoda się jednak nie sprawdzi, czyli będzie w miarę na plusie, no to będziemy lecieć z tynkami. Dzisiaj dostaliśmy nagrzewnicę. Jak sobie poradzi, no to dobrze, jak sobie nie poradzi, to zamówimy jeszcze jedną nagrzewnicę albo jeszcze dwie nagrzewnice po to, żeby temperatura w domu była na plusie. Ale o tym będziemy rozmawiać, jak będziemy w środku, a ja lecę po metrówkę, bo żona zapomniała. No. Chodź żona, zapraszam cię na salony, będziesz znaczyła. A ty masz jakąś bluzę pod spodem? No, czy mam. To tak masz? Mam taką. Aha. Dobra, to zamkniemy, żeby nam się to nie otwierało. No. Tu jak widzieliście w ostatnim odcinku, robiliśmy troszeczkę zmian, czyli rozwaliliśmy spiżarnię. Opinie były podzielone, ktoś pisał, żeby zostawił, bo by tak chciał, ktoś pisał, że jest więcej miejsca. No my stwierdziliśmy, że zrobimy to wszystko w zabudowie, nie będziemy robić typowego pomieszczenia, bo zajmowało bardzo dużo miejsca, a teraz mamy miejsce na dużą podwójną lodówkę. Mamy miejsce na spiżarkę, po prostu najpierw tu chcieliśmy mieć pojedynczą lodówkę, dlatego przewidzieliśmy tu 60 cm. Później zdanie nam się zmieniło i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie podwójną gdzieś tu, czyli takie 91 cm minus coś tam. I finalnie jeszcze pewnie będzie inaczej, bo żona chce jeszcze odsunąć tą finalnie lodówkę. Chciałam, żeby tu polecieć z meblami. Nie od tego, tylko od stąd. No i w tej linii zrobić wejście do spiżarni i lodówkę. Czyli odsunąć... Zrobię sobie tu drzwi. Nie wiem, przesuwne, nie wiem. No jakieś takie meblowe. No i to będę miała spiżarnię, nie? Czyli za lodówką jeszcze... Tak, więc tu ma być podobnie jak było, tylko po prostu będzie już nie z normalnej drzwi, nie będzie murowane, tylko będzie wejście. Jakaś płyta meblowa, coś będzie odsunięcie. Będzie tutaj wejście. I no i tu będzie, o tu będzie taka wnęka jeszcze za lodówką. Tu będzie, no i jakoś tak będzie. Oczywiście wszystkie u nas meble będą na wymiar, dlatego będziemy mogli ustalać sobie, jak będziemy chcieli. Prawdopodobnie ten odcinek może być długim odcinkiem, nie mówię, że nie, ponieważ tutaj mamy trochę tych podzielonych opinii, gdzie co ma być, więc postaramy wam się go streścić. Najwyżej wam pokażemy naszą burzę mózgów, a później pokażemy efekt końcowy, albo tyle, ile nam się uda zrobić. Żona na razie może się wykazywać u siebie w kuchni. Niech szaleje, ja będę się wykazywał u siebie w biurze, bo już wiem, gdzie co chcę. Mamy też projekt instalacji, który jest do projektu Wackhaus. Oczywiście projekt domu Wackhaus możecie zamówić na stronie wackhaus.pl. Już niedługo pojawi się Wackhaus 2, czyli nowa odmiana projektu, gdzie nie będzie garażu i będzie po prostu z 3 pomieszczeń zrobione 2, a garaż będzie dużą wielką sypialnią. Zamiast pomieszczenia technicznego będzie garderoba, w miejscu pralni będzie pomieszczenie techniczne, a w miejscu mojego biura będzie pralnia. Więc będzie troszeczkę pozamieniane, bo dużo osób chciało tą konfigurację, o której teraz mówiłem. Bo ta jest akurat nasza, pod nasze potrzeby, nasze wymiary, które my chcieliśmy, a ktoś po prostu tak nie chciał, ktoś chciał inaczej. Więc jeżeli chcecie zamówić sobie projekt domu Wackhaus z nowymi już wymiarami, to zapraszamy do kontaktu, póki projekt jeszcze nie poszedł do sprzedaży, bo jak pójdzie do sprzedaży, to jeszcze nie wiemy, jaka będzie cena. Natomiast teraz będzie cena sprzedaży tej pierwszej wersji, czyli taka, jaka jest na stronie, bo nie pamiętam,
ile kosztuje. W każdym razie do projektu dostajecie konstrukcję, instalację, macie cały projekt architektoniczno-budowlany, po prostu macie komplet na pozwolenie na budowę takiego domu. Żona, teraz ty szalej. Co? Od czego jest ten komplet? Od rolety. Aha. Bo tam nie ma. Bo jeszcze nie przepuściliśmy. Tu jeszcze, no. Bo nie wiem na jakiej wysokości. Obojętne. My mamy tylko zaznaczyć punkt. Może na suficie zaznaczyć. On będzie sobie... I ten robimy. No, ty miałaś tu szaleć. No, my mamy... Mi będziesz pomagał gotować, to wiesz. Ja to jestem opatrz. No tam nie widziałem, no tam będzie lodówka. Dobra, ja to jestem szybki, o proszę bardzo. Przekręcamy, przekręcamy, jest. Ty, wi. Proszę bardzo, napisać ci ile cali? No ile wejdzie. Ile wejdzie. Trzymaj, wyniosę te deski. No, a tutaj... Miałem ostatnio powywozić, ale jak zakopałem się wywrotką, to już drugi raz tu nie przyjeżdżałem. Co? No tak myślę, co tu jest. Misiek, czym więcej gniazdek, tym... Ale gniazdko, no to gniazdko tak. Zróbmy tak, gniazdka... Gniazdko jak się znaczy? Obojętne, zrób na dole. Zrób niżej, to on będzie wiedział. Nie na sam, nie musisz się schylać. No i wystarczy. Czym więcej zrobisz, to nic nie szkodzi. Gorzej, jak zrobisz mniej i będzie brakować. Więc płacimy 35 zł od punktu. To nie jest majątek. Możesz sobie tych gniazdek nawalić tyle, ile chcesz, bo lepiej teraz dać więcej, niż później kombinować z dokładaniem. To daj więcej. Mogą być też podwójne, ale to on po prostu zrobi podwójne. Misiek, obojętnie, zrób z jednej i z drugiej. Wszystko masz za meblami, w zabudowie, możesz sobie śmiało później przestawić. Poza tym robisz to dzisiaj, prześpisz się z tą myślą, porobimy zdjęcia, nagramy odcinek, będziesz mogła sobie później 20 razy. Tak. No to zrób gdzieś obok, ja i tak tu w poniedziałek będę otwierał budowę. To jest włącznik czy gniazdko? A to co teraz? No, gniazdko. Aha, okej. Okay. Tylko no nie mam jak tutaj. Nie, no okej, nie ma problemu. Trzeba było na steropianie kropkę zrobić. Jakbym odsuwał. O, i tyle. Ja to przeniosę to. Czy możesz włączyć do lepiej jakiś ten, czy to wiadomo będzie? Szczai się, ale chcesz to zrób kropkę, bo wiadomo jak jest. Dobra. Gdzie chcesz zapalać sobie? To właśnie, myślę, że tu powinno byłoby takie miejsce, że wiesz, tu. No pasuje zrobić takie miejsce, ja myślałem z tej strony, ale nie do twojej kuchni, czyli tak, schodówka w tą stronę na korytarz, tutaj kamera na zewnątrz, czyli domofon, sterowanie piecem, takie po prostu funkcje tutaj obsługi tego domu, żeby było w tym miejscu. Oczywiście jeżeli oglądacie nasze odcinki, to dobrze wiecie, że mamy zamówione sterowanie, ogrzewanie w każdym pokoju oddzielne, czyli każdy pokój będzie miał swoją temperaturę. Jest to w cenie, którą wam ostatnio podaliśmy, że hydraulik tyle powiedział. I to będziemy ustalać z hydraulikiem, w którym miejscu będziemy to robić, a elektryk będzie to nanosił, bo akurat jedna i druga osoba działają w tym samym czasie. No tak. To ja zrobię dalej. No, tu. No tak, ja też. Tu, no wiadomo, jakaś komoda. Tu, jakbyś wpadła na pomysł, że chcesz choinkę z tej strony postawić. No tak. Tutaj ma być, z tego co pamiętam, już nawet po projekcie. Tu ma być gniazdko podwójne. Tu jest TV, to pewnie będzie. Szkoda, że nie mamy, wiesz co, dwóch kolorów tego. To byśmy włączniki i ten. Chyba, że to... Zróbmy wyżej niżej, to wystarczy, bo później będzie się zastanawiała. Poza tym to i tak pewnie jeszcze będzie chciała coś innego. Będę mieć wyżej, nie niżej. Tak? Dobrze, kochanie. Dobra, okay. Osoba, no, która przyjeżdża, ma 20 albo 30 lat doświadczenia, ona wie, jak ma ci zamontować. Spokojnie, mamy tylko zrobić punkcik, a on już będzie wiedział, na jakiej wysokości. Tu? Co, na kuchnię tu chyba, nie? Tu na kuchnię, tak? Myślę, że tak najlepiej. A tu myślałam na salon, czy w jednym tym robimy. Na salon możemy zrobić tu i tu. Czyli na przykład kuchnia tu, no, salon tu, albo może zrobić tu, no ale to jest tutaj słup.
Tutaj przede wszystkim myślałem, żeby zrobić oddzielnie, że jak mamy tutaj mieć stół, to żeby był tu włączyć na przykład, żeby sobie siąść. No też, no żeby było tylko takie. No podzielone na pół, nie? Że... Tak, jedna część tutaj nad stołem. Trzy części, że kuchnia osobno, pół salonu i pół salonu, nie? Żeby każdy był oddzielny ten. No. No i korytarz tu w pełni, no ale to zrobimy tak. Więc możemy zrobić tak, tu twoja kuchnia, tu powiedzmy twoja kuchnia. Tu powiedzmy ta część salonu, nie wiem, czy z tej strony, albo korytarz, ale korytarz to zrobimy tutaj z tej strony, więc ta część powiedzmy, no jest tak optymalnie, no bo tutaj zabudujemy, zrobimy fajne oświetlenie, LEDy, telewizor, coś, no szkoda byłoby nagle psuć włącznikiem. No. No tak. Poza tym jeszcze musimy oświetlenie zewnętrzne tu gdzieś. No ale to zrobimy tutaj centralnie, a później będziemy się zastanawiać. Więc mamy tak, to jest do kuchni, to jest do części... To jest do części, do tej części. Coś tutaj chcesz dodatkowo? Włączenie, jakieś doświetlenie, coś? Czy w trakcie? Myślę, jakiś ekspres czy coś, to nie wiem, czy nie mało tych gniazdek, będzie 6 gniazdek w kuchni. Podwójne. Podwójne. No to kochanie, mówiłem więcej, to nie przeszkadza. Tu będzie twoja wyspa. No właśnie, to tak, też. Tu będzie twoja wyspa. O, myślę, że tak dobrze też, przy okapie. Aha, bo tutaj, tak? No, myślę, że okapie gdzieś po środku zrobimy. To można wiedzieć. No to i tak będziemy tutaj w poniedziałek, jak będzie sobie znaczył, będziemy opisywać razem z nim, bo tu wrzucimy na grzewnicę, zrobimy klimat. Zrobimy taki fajny klimat, bo mamy jedną 17 kW na grzewnicę, która już stoi i czeka. Dzisiaj patrzyłem, żeby jeszcze 30 kW zamówić, bo jest dobra cena na internecie. Teraz chyba już koniec sezonu, tak na dwa razy, ale w sklepach już jest koniec sezonu, więc wyprzedają. Więc może kupić za 699 zł fajną nagrzewnicę. I jedna by stała tu, druga by stała od strony garażu. Uszczelnimy bramę garażową, bo ona nie jest tam do samego dołu, bo nie ma wylewki. No i drzwi wejściowe byśmy tam uszczelnili jakimś tam czymś, żeby to ciepło nie uciekało. No i można sobie działać, będzie fajnie. Nie. Na razie zatrzymy to, co jest najważniejsze, bo jak przyjedzie to otwieranie, zamykanie rolet. Tu będziesz miała na jedną stronę i na drugą stronę. Możesz sobie otworzyć jedną połówkę rolet, na przykład jak siedzisz przy stole, żeby ci nie świeciło. No. Możemy przeciągnąć te przewody i zrobić dwa włączniki, czyli góra, dół, ale dwa włączniki, czyli dwie pary rolet. Chyba, że robimy podział tak jak z tej strony, że dzielimy z jednej z drugiej. Sterowanie i tak jest telefonem, więc naprawdę ten włącznik no to jest tylko tyle, że jest. No to nie, to tak. Na razie zrobię, że będzie z tej strony, żeby o nim pamiętać. A później będziemy się zastanawiać. Tylko nie wiem, jak w tym supie, w tym rdzeniu ziomek się wkuje, ale gadałem z nim, stwierdził, że się wkuje. Wolałbym nie ruszać tego, bo to jest podstawa, no ale będziemy później myśleć. Do tu, do odkurzacza? Czy nawet jakby stał taki, co się ładuje sam, żeby on tutaj jeździł? No tutaj, w szafę. Tu ma być rozdzielnia. Tu jest rozdzielnia, zrobimy X-a, żeby wiedział, albo z tej strony, albo z tej strony. No musi być. No przy wejściu najprędzej, nie? Czyli mamy tu i na zewnątrz. Dobra. No i wiadomo, jakieś włączniki, to trzeba powiedzieć. Powiedzmy, o, tu jedno, to będzie szafa, ale niech będzie. Ale to najwyżej będziemy się martwić później. Tutaj jest, nie wiem. Dobra, na razie. Na razie wyłączę kamerę, bo odcinek będzie miał 2 godziny. A jak pozaczymy, to wam najwyżej opowiemy, co i jak ma być. Bo też nie chcemy być zbyt długo, bo dzisiaj w sumie jest 3 króli. Nie chwaląc się, ale jak zwykle my musimy w takie dni robić. Bardziej intelektualnie. Tak, z przyjemności. Tak. A jeszcze kolejna rzecz. Steropian już jest. Zapłaciłem 4800 zł. Przywiozłem płytę OSB na całą górę. Zapłaciłem chyba 3200 zł. Tylko że płyt wziąłem znacznie więcej niż potrzeba i mam nadzieję, że dobrze obliczyłem, bo wziąłem ich chyba 48 plus 10 było w domu, czyli mam jakieś 58, a potrzebujemy jakieś 42 sztuki, więc teoretycznie powinno zostać, jak zostaną, to pójdą do mnie na szalunki na zlecenia, albo będziemy na przykład ciąć mniejsze fragmenty i dawać jeszcze dodatkowo, wzmacniać dodatkowo. Coś jeszcze zamówiłem? No, taką chemię zimową do kleju. Ale ogólnie to, co było najważniejsze, no to jest.
Dobra, zaczynamy i was zaraz wam opowiemy. Poznaczone. Wydaje nam się, że wszystko. Ewentualnie jeszcze jak będą instalacje wykonywane, no to wtedy będziemy tutaj patrzeć na bieżąco, czy coś będziemy zmieniać. Przede wszystkim musi być cieplej, bo teraz w tej temperaturze to tak średnio nam się chce myśleć. Nie będę na parę godzin włączał, nawet nie parę godzin, bo już wychodzimy, włączę na grzewnicy, no bo ciepło pójdzie do góry, a na dole będzie tak jak w sumie jest. To potrzebuje czasu, żeby się to wszystko zagrzało, nawet do temperatury takiej w miarę normalnej. Jeszcze myślałem, żeby dać tutaj folię u góry podczas prac, żeby to ciepło zatrzymać na dole, ale będzie kilka nagrzewnic, będzie grzało. Powinno być ok. Dobra, szybko opowiadamy, co ma być. No. I uciekamy na kawę. Tu poznaczyliśmy, co widzieliście. Czyli telewizor, gniazdka, rolety, kuchnię żona sobie mniej więcej poznaczyła. Weźmie sobie projekt, jeszcze się będzie zastanawiać, no bo według projektu jesteśmy tu. No to tam wiadomo, że punkty tutaj. To była spiżarnia, ale jej już nie ma. Tu są poznaczone. Tu zrobiliśmy schodowy, czyli będzie tu. Tu miał być, ale poszedł na tą. I tu jest schodowy. No. No nad stołem oświetlenie. Nad jakim stołem? Nad jadalnym, ale to ja już, lampę taką. To ja już wziąłem. Wziąłeś już? A, tak, no tutaj. Nie, że w sufit. Aha. Tylko samą typowo lampę, bo chcę mieć ładną lampę nad stołem. Nie, no to myślę. Tylko, że jak będzie wstawał, to będzie uderzał głową o lampę. Aha, to taką chcesz. Taką lampę. No. No to tu myślałem, że to jest, że tu idziemy do stołu, tu jest stół, naciskamy, no. Tu siadamy, tu nam się zapala. No to jest tak kwestia. Ja stół bym osobno, a jeszcze sufit tą część. Aha, tak chcesz. Była jeszcze osobno, no. No to trzeba zrobić podwójnie najwyżej, tak do tego i do tego. Myślę, że to by było ok, tak. No to słuchaj, będą instalacje robione, to będziemy męczyć. Będziemy męczyć. No na kamerze masz nagrane, to będziesz pamiętać. Oświetlenie kuchni, oświetlenie salonu, czyli tej części. Tej części tu nie będziemy nic robić, bo tu będzie prawdopodobnie cała ściana nie tyle co zabudowana, ale będzie wisiał telewizor, szafka pod telewizorem. A tu może będą jakieś lamele, LEDy, tak żeby fajnie porobione było, żeby było nowocześnie. Żeby się nie męczyć później z wycinaniem pod gniazdka, nie? No, coś takiego. No i tu sufity, wiadomo, że jak weźmiemy, no to jakieś punkty tu, to będziemy się martwić, bo my będziemy mieli prąd puszczony do góry, a później będziemy go rozprowadzać na boki. Chodźmy kochanie dalej, bo jest 16% baterii. No niestety nie zdążyła się naładować po ostatnim. Korytarz, czyli cały ten ciąg komunikacyjny. To ma być podbitka, ponieważ ma być dookoła budynek cały oświetlony. No i ma być piec, czyli po prostu temperatura od pieca. Jeszcze o rekuperacji zapomnieliśmy. Czy myślisz, czy ta podbitka, czy nie, zrobić tam lepiej? Znaczy ona miała być automatycznie, że się będzie zapalać, no. Więc to może być jeszcze tak, że jeszcze w ogóle że coś się wymieni, no. Zmieni, ale to na razie robimy wstępnie. Te punkty, które tu widzicie, to żona opisała L, to mają być LEDy, czyli niskoprądowe napięcie. Tu jeszcze, nie, tu nie trzeba, bo tu ma być gniazdko, tak. Czyli naprzeciwko mają być tu i tu. Tu ma być niskoprądowe, które cały czas będzie chodzić, jak będzie ciemno. Możemy dać naprzeciwko. Żeby nie było takie puste, nie? Możemy dać, chociaż to będzie tak... Wiesz, to... Na razie możemy sobie poznaczyć, a później będziemy się zastanawiać, czy tak finalnie zostanie. O, odświeżę sobie, dobra. Idziemy dalej. Tu ma być łazienka. Mam nadzieję, że coś widać, najwyżej, że ona zapali światełko. Tu ma być zwykła, prosta łazienka, zwykłe WC. Tu, gdzie żona stoi, ma być kabina prysznicowa na dwie osoby. Dwuosobowa, miałem powiedzieć. Na dwie osoby. Także my wchodzimy, kąpiemy się we dwoje. Jest sporo miejsca. Mimo tego, że wam już tyle razy powtarzałem, że kamera tego nie oddaje. Ja z minuty na minutę, z godziny na godzinę, kiedy coraz więcej tutaj spędzam czasu, uważam, że są trochę niektóre pomieszczenia za duże. I można było je zrobić trochę mniejsze. Tak jak tutaj się wydaje, no ale tu, gdzie żona stoi, ma być tylko prysznic, sedes. Tu, gdzie jest zaznaczony punkt, to ma być grzejnik elektryczny, no bo tutaj ma być ogrzewanie podłogowe. Byśmy musieli specjalnie pompkę ciągnąć dla jednego grzejnika albo dla dwóch, więc się nie opłaca, więc będzie elektryczny. A z tej strony ma być tylko zlew,
Umywalka, zlew, jakieś lustro i w sumie tyle. Więc praktycznie wielkie, ogromne WC, które będzie wykorzystane tylko po to, żeby się wykąpać. Można byłoby zmniejszyć, no bo tu naprawdę się wydaje, że jest w kamerze mało miejsca, a w rzeczywistości już mogę powiedzieć, że jest ono. Musiałbym sumować, ja nie mam teraz kalkulatora, ale nie jest małe, bo jeden pustak to jest 60 cm, to wystarczy sobie dodać. Praktycznie macie 3 pustaki, czyli prawie 2 metry gdzieś wychodzi, może nie całe. Jakieś 2,5. Nie, chodzi mi o na boki, wiesz? W tę stronę to wiem ile, bo ja robiłem. Natomiast na bok mi chodzi. 3 pustaki, no niepełne, no to nie. No ale w granicach 160 cm szacuję, że jest na bok. Po prawej stronie pokoje dzieci. Już wam tłumaczę, jak będzie wyglądać. Wchodzimy, po prawej stronie ma być łóżko. Włącznik, gniazdko. To ma być prawdopodobnie biurko. Czyli będzie taka ciągłość. Wchodzi się, zapala światło, tu jest łóżko, łóżko jest praktycznie podtąd, no bo tu jest 3 metry. Łóżka mają gdzieś 180 takie dziecinne. Tak. Czyli gdzieś podtąd, a tu ma być biurko. Tu ma być. Albo szafa. Jedno z dwóch ma być. Więc ta strona będzie cała zabudowana, a tu ma być biurko, albo cała meblościanka. Także środek ma być ciągiem komunikacyjnym, żeby sobie wchodzić, wychodzić, a boki będą poustawiane. Więcej nie przewidujemy, no bo tak jak mówię, już to nie jest nasz pierwszy dom i za każdym razem, kiedy coś zmienialiśmy, to robiliśmy z myślą pod to, żeby wykorzystać w 100% powierzchnię, a nie żeby było dużo niepotrzebnego miejsca, które trzeba tylko sprzątać, ogrzewać i tak dalej. Moje biuro, tutaj będzie dużo gniazdek, czyli będzie włączenie światła, gniazdko, oczywiście to podwójne, rolety, gniazdka, monitoring, szafy do pracy, na dokumenty. No i raczej tutaj więcej nie będzie. Dwa biurka podwójne, czyli ja tutaj pracuję, tu pracuje żona, robimy we dwoje i będzie akurat tak zrobione. Tu jest w granicach 2,5 metra, więc tak się wydaje, że jest mało, będzie jedno biurko i drugie biurko. No. Nie będziemy się kopać po nogach. Jak pójdą tynki, to się okaże w rzeczywistości, ile jest miejsca. No i przede wszystkim trzeba się na żywo spotkać i pokazać, bo kamera... W tym momencie kamera pokazuje, jakbym wszedł, obrócił się dookoła i nie ma miejsca. A tutaj tak się wydaje, ale jest około 8 metrów kwadratowych. Nasza sypialnia ma w granicach 10. Więc to są tak naprawdę metraże, które my na dzień dzisiejszy używamy do życia. Mimo tego, że mamy przeogromny dom, który ma 600 metrów, to my wchodzimy do sypialni tylko w linii prostej do łóżka, śpimy i wychodzimy. To co jest na bokach, nie korzystamy. Telewizor, który jest przy tym, nigdy nie jest włączany. Kominki, nie kominki, dodatkowe łazienki, które są niedaleko naszej sypialni, w ogóle nie są korzystane. Więc my, bo praktycznie całe życie nasze to jest sypialnie. Jadalni. W salonie. No, że mi się plącze, jednak bym się pić. Bo jest zimno. No jest zimno i chce mi się pić, tak? Więc całe nasze życie jest po prostu w salonie, w kuchni. Natomiast w takich pokojach to my wchodzimy się tylko przespać. Zobacz, ja tutaj stoję, a Julka jest mniejsza i... No zobacz, teraz no... Musi się położyć w tę stronę. Tak. No ale wiesz... No bo to okno jest duże i tak wygląda, jakby to miejsce było małe, bo to okno jest przeogromne. No wiadomo, gdyby jakby było okno... Jakby było o tyle, tak jak jest przeważnie, no to by całkiem inaczej wyglądało, bo pod spód daje się biurko, daje się łóżko i tak naprawdę tu jest szafa i znika. A że daliśmy wielkie wyjście, no to tak wygląda. Włączniki gniazdka są w tym samym miejscu, to nie musimy opowiadać. Chodź kochanie, dalej, bo jest 8% baterii. Tu jest nasza druga łazienka. Duża, większa, tak. Tu ma być wanna, tu jest 120 cm, tu jest w tą stronę 180, więc ma być wanna narożna. Tu ma być podwójne miejsce, podwójne zlewy, po to, żebyśmy razem myli zęby, żebyśmy mogli razem się umyć, więc tutaj ma być w tym miejscu. Żona mi zęby, ja jej. Mamy dwóch tych. Sedesów. Musi mieć dwa, żeby też razem. No coś wymyślimy. No. Tu ma być grzejnik, tak samo, żeby dodatkowo ręcznik powiesić i grzać. To jest łazienka sedes, czyli po prostu tu będzie sedes, a tu ma być pion kanalizacyjny wyciągnięty z tego, bo ostatnio wam mówiłem, że mamy obok pion, ale fachowiec stwierdził, że nie będzie tam wyciągał rury, wyciągnie tu, a tu zabudujemy geberyt, wszystko nie będzie widać. Jakieś gniazdko, żeby może było sobie coś
coś podpiąć. No, na kamerze to wydaje się, jakbym stał metr od tej ściany, a w rzeczywistości w tym momencie już stoję 3 metry, bo cały pokój ma 3,5 metra. No widać po tym, że to tak strasznie No tak po prostu zmniejsza optycznie i to tak wygląda. No ja osobiście jakbym tak ten film obejrzał, to bym też uznał, że jest mało miejsca, ale że tu jestem i działam przy tym, to jestem całkiem innego zdania. Tu ma być tak, nasze łóżko na środku i ma być zabudowana szafa. Także łóżko po prostu jest jakby w szafie, szafeczki. No i tutaj zrobiliśmy dwa gniazdka na jakieś lampki. A czy będą, czy nie będą, to nie wiemy. Wszystko się okaże, ale tak zawsze się robi, więc tak zrobiliśmy. No i z naszej strony będzie tylko telewizor. Tyle. Więcej nie trzeba, więcej nie potrzebujemy, do szczęścia. Więc u nas jest w miarę prosto. Pralnia żony to jeszcze się zastanawia, co tu będzie. No muszę wymierzyć, ile mają takie jakieś tam pralki, suszarki. No i przeważnie gniazdka i włącznik jeden. No cóż tu więcej, no. Wyprasować, uprać i złożyć i zanieść do pokoju. Tak, czyli zlew tutaj no będzie gdzieś w rogu, albo tu gdzie żona stoi będzie wlew, tu zlew, mówię wlew. No naprawdę, pić mi się chce, jest zimno, no już mi się język plącze. Tak, paki czy... Nie, należne to nie, bo to mi się kojarzy z takimi no, taki... malutkimi, ale będzie. Coś wymyślimy. Takim, o, tak. No i te LEDy, o których mówiłem, czyli LEDy, żeby tutaj było fajnie. Żeby było oświetlone w garażu. No tu nie będziemy, bo tam ciemno. No nie będziemy otwierać tej bramy garażowej, nie będziemy jeszcze raz tutaj wszystkiego otwierać, żeby pokazywać, zobaczycie jak będzie wykonywane. W każdym razie w nowym projekcie, czyli WAG House 2, który się dla Was już szykuje, będzie tutaj sypialnia, a z tych trzech pomieszczeń zrobią się dwa, czyli będą pokoje po jakieś 15 metrów. Jedno okno oczywiście wyleci, więc zostanie to duże, jak dobrze pamiętam. To wyleci i takie samo duże będzie chyba tam. Nie pamiętam. Albo będzie to tam, albo to tu. Oj, też nie pamiętam. Czekamy na projekt dosyć długo, więc wszystko się tak naprawdę okaże, jak do nas projekt przyjdzie. Oczywiście nagramy oddzielny odcinek i poinformujemy osoby zainteresowane, że jest już projekt dostępny. Można sobie zamówić. Dobra, my się z Wami żegnamy, bo trochę nas tutaj wymroziło. I z minuty na minutę ma być coraz zimniej dzisiaj. Według prognozy no to ma być chyba minus 13 nawet w nocy, więc też czuję, że temperatura spada coraz bardziej. Co patrzysz? A zaznaczę sobie. No mów, mów. Aha. Więc już od poniedziałku, czyli za dwa dni przychodzi elektryk i będzie działał. Co się uda nagrać, to się nagra. Co się nie uda, no to Wam pokażemy jakieś urywki, no bo nie każdy się zgadza na nagrywanie. Natomiast jeżeli elektryk zrobi swoją pracę, hydraulik zrobi swoją pracę, to w ciągu 2 tygodni mają być robione tynki. Po tynkach będziemy chcieli zrobić od razu wylewki, ponieważ u nas sezon budowlany zaczyna się w granicach marca, tak rozpoczyna się od marca i chciałem do tego czasu u siebie mieć zamknięty temat, bo później nie będę miał kiedy tego wykonać. Więc jak tylko pogoda pozwoli, my wchodzimy na elewację dokończyć, do środka wchodzą ekipy wykonywać instalacje. Zostawiamy później do wyschnięcia, wrzucamy na grzewnicę, pochłaniacze wilgoci, tak żeby na okres już wakacyjny już lecieć tutaj z płytkami, panelami i tak dalej. Więc finalnie okaże się już niedługo, czy nam się uda zamknąć temat. Na pewno w tym roku chcemy się tutaj wprowadzać. No. Oczywiście jak nam prąd podepną, no bo teoretycznie prąd powinniśmy mieć za jakieś 4 miesiące, a na papierze mamy, że za rok i 4 miesiące. Więc to jest różnica, to co nam powiedzieli, a to co nam napisali. Więc mamy nadzieję, że to co nam powiedzieli się sprawdzi i będziemy mieli za 4 miesiące prąd. Natomiast jeżeli nie uda się tego zrobić, no to będziemy mieli za rok i 4 miesiące. To wtedy będziemy mieli przygotowany dom do zamieszkania, ale nie będziemy mogli w nim mieszkać, no bo nie będziemy mieli przyłączy,